No i kolejny wieczór i krótkie podsumowanie. Co się udało? Nie udało się kupić gazu do spawarki i przez to nie mogłem skończyć tej łatki tutaj. Więc może jutro się uda, więc będę mógł pospawać ją tutaj dookoła jeszcze. Na razie jest połapana, więc spawanie na dzisiaj odpadło. I robienie łatek też odpadło, więc zabrałem się za to, co mogłem robić, czyli powiększyłem te dziury. Tu były takie dwie małe dziurki i pomyślałem, że jednak chyba są za małe. No, a tak na poważnie to po prostu przyglądałem się temu bliżej z każdej strony i doszedłem do wniosku, że jednak ta blacha jest tak samo skorodowana jak z drugiej strony, a w sumie czemu miałaby być mniej? W końcu to samo miejsce. No i powiększyłem te dziury, wyciąłem trochę blachy, tutaj nieposprzątane jeszcze, dla większej dramaturgii. Trochę tej rdzy tutaj zczyściłem, podgrzałem już tutaj trochę auto, bo tego pyłu, tych opiłków jest mnóstwo od tego szlifowania. No, także trochę tych blach powycinałem, powiększyłem i zastanawiałem się, czy wycinać to. Tutaj od środka widać, że można by było w sumie. Jest tam takie miejsce skorodowane. O, tutaj wsadzę łapę w tym miejscu. Tutaj jest skorodowane i żeby to od góry jakoś zczyścić, to musiałbym to wszystko, całe to cholerstwo tutaj wymontować i jest tu przy tym trochę roboty, więc wolałbym tego nie robić i będę kombinował, będę szukał jakiegoś takiej przedłużki, którą może by się dało założyć na wiertarę i od góry spróbował to zczyścić. Może to nie jest jakoś tutaj na większą skalę, wygląda, że to tylko w tym miejscu jest ta zewnętrzna czy tam wewnętrzna blacha jest skorodowana, natomiast jak tutaj waliłem młotem po tym, to ta blacha wygląda na zdrową. Tu ją trochę przyszlifowałem i ona wygląda faktycznie na zdrową, więc już niby sobie wyznaczyłem tutaj linię do cięcia, tak jak z tamtej strony, bo z tamtej strony to przyciąłem ten rant, praktycznie tyle zostało, nie? Wyciąłem go cały, ale szkoda tej blachy, jest tutaj naprawdę masywna, gruba i niezjedzona. Z tamtej strony było dużo gorzej, więc tam ją wyciąłem, a tu po prostu wydaje mi się, że nie ma sensu tego robić. No i co? No i tutaj też w tą stronę bardziej tego nie wycinam, bo ta blacha jest po prostu zdrowa. Więc wyciąłem tylko to, co musiałem i tutaj też będę musiał zrobić dwie spawki, czyli dwie łatki. Tą wewnętrzną na podnóżku i no i tą zewnętrzną, która jest dużo mniejsza, no bo tutaj dalej też to nie wygląda źle, więc też nie widzę sensu tego wycinać, tak jak z tamtej strony. No i z tej strony, o tutaj widać już zmieniło kolor, tutaj też trochę porzeźbiłem, aż przerzeźbiłem się tutaj w tym miejscu na wylot, także mam tam wlot do środka, od tamtej strony nie ma tam dojścia, więc przez tą dziurkę będę mógł tam trochę wszczyknąć jakiegoś preparatu. Na razie tutaj poszedł taki bol do rdzy, ale w te dziury trzeba będzie wszczyknąć coś lepszego. I tyle, szczyściłem tą rdzę, widać, że to zmieniło kolor, więc zaczęło działać, czyli ten środek zaczął działać. No, to jest taka pierwsza jakaś tam warstwa, na to pójdą te wszystkie inne. To jest jakieś takie cholerstwo, neutralizator rdzy z bola. Więc po wyczyszczeniu, no wiadomo, że nie da się tego wyczyścić idealnie, to daje ten neutralizator. A dopiero na to pójdą te wszystkie poliuretany. I zobaczymy. Dobra.
No to chyba tyle. Biorę się za sprzątanie. Posprzątam ten syf, jutro kupię gaz i będę dalej łatał i spawał. A do tego wrócę. Najpierw skończę te dwie łatki. Tutaj muszę tą krótką pospawać, potem dorobić, poprawić, wyciąć z tamtej tą górną warstwę, czyli tą długą. Może uda się jutro chociaż tą jedną skończyć, to by było zajebiście. Bo tutaj też trochę roboty będzie, żeby to doszlifować i no i też trzeba będzie to pospawać do tych dwóch. Tu jest to najpierw tą krótką i potem tą długą. No dobra, no to biorę się za sprzątanie. Tyle pitolenia na dzisiaj. No i kolejny wieczór, a w zasadzie to już trzy kolejne wieczory, bo jakoś przez ostatnie dwa zapomniałem cokolwiek nagrać, a poza tym nie zrobiłem na tyle dużo, żeby było się czym pochwalić. W sumie to nie pamiętam, co to ostatnio pokazywałem, ale pokażę to, o czym pamiętam i to, nad czym pracowałem przede wszystkim dzisiaj. No i tutaj łatka wewnętrzna w nogach. Tak wygląda, tak się udało dopasować, nawet całkiem nieźle. Jeszcze u góry nie jest pospawana, ale jest już dopasowana w sumie chyba idealnie. Krawędź, krawędź. Było kupę zabawy. W ogóle tutaj beznadziejne dojście. Trzeba po prostu się tu kłaść w tym miejscu, ale jakoś to zmęczyłem. Zaraz tam jeszcze dospawam. Wcześniej to wyczyściłem, zaimpregnowałem tak wstępnie. No i tak to wygląda od tej strony. Jak widać, to jest ta łatka wewnętrzna. Z tamtej strony, z prawej, była dużo większa. Tu jest mniejsza, bo też i tutaj mniejszą dziurę wyciąłem. No a właściwie, no tak, to jest też coś, co robiłem przez ostatnie dwa wieczory. Czyli powiększałem te łatki tutaj. Te dziury, one były w sumie tylko takie malutkie w dwóch miejscach i jak się temu bliżej przyjrzałem, to doszedłem do wniosku, że jednak trzeba zajrzeć do środka. No i w sumie dobrze zrobiłem, bo ta blacha była fatalna, zardzewiała, ale nie aż tak jak z prawej strony. I co tutaj tej krawędzi nie wycinałem tak jak z prawej, bo tam jest wycięte dotąd. Tutaj to zostawiłem. Tu w tym miejscu jest odchodzi blacha, więc będę musiał jakoś z góry tam czymś dojść, takim dłuższym. A może to już nawet pokazywałem. Tutaj od góry to widać. No tam nawet taką zardzewiałą blachę, która odłazi. Ale tylko w jednym miejscu, nie było sensu tego wycinać. No i co? Co tu więcej? No trochę sprzątałem, trochę tu odkurzałem. Dopasowałem ten element i on też pozostało go pospawać, ale chcę go pomalować. Pomalowałem go od tej strony, bo teraz mam lepsze dojście do tej łatki, więc ją troszkę pomaluję. I co? Czekam na rozcieńczalnik. Aha, tu jest też łatka, to chyba już ją pokazywałem. Już ją obspawałem dookoła. Oczywiście nie jest wszędzie spawana, są miejsca, gdzie nie widzę sensu, żeby w ogóle to spawać, tylko ją po prostu uszczelnię potem jakimś silikonem na końcu, te wszystkie miejsca. No i cóż tu jeszcze? Tu jest, aha, tutaj, tak, tutaj jest miejsce, gdzie jeszcze raz będę malował, bo nie jestem pewny, bo przede wszystkim użyłem nie tego rozcieńczalnika do podkładu epoksydowego. Po rozmowie z firmą powiedzieli mi, że jednak muszę użyć innego rozcieńczalnika. Zamówiłem go, chyba dzisiaj przyszedł, więc muszę go tylko odebrać i jutro będę to jeszcze raz malował. Także na razie to tylko tak sprawdziłem, czy to odłazi, nie odłazi, jest utwardzone, nie złazi tutaj w sumie żadna warstwa, ale to jeszcze raz po prostu przemaluję, już rozcieńczę, nie zaszkodzi. Jak dlatego się wstrzymałem, żeby nie spawać tego jeszcze, bo potem nie będę miał tutaj dojścia, więc pójdą jeszcze warstwy raz. Lekko to potem jeszcze bardziej tutaj przetrę tą nawierzchnię, tą farbę nawierzchniową i na nią jeszcze raz położę ten epoksyd.
No i potem, jak już to sobie się utwardzi, to pewnie w przyszłym tygodniu będę spał. Także nie śpieszę się z tym. Wolę to zrobić wolniej, a dokładniej. No i co? Chyba tyle. Tyle z tych robót. Kończę to spawanie. Jeszcze tam spawnę sobie u góry. Tutaj trochę przeczyściłem, podkurzałem, ale nic tu się więcej nie wydarzyło. Oprócz tego, że sobie pooglądałem, czy coś tutaj nie rdzewieje. Ale nie ma tragedii. Podłużnica całkiem spoko. Przynajmniej tu od góry jest ok. Może się to jeszcze troszkę pomaluje. Ale nie ma jakiejś rdzy. Było to zabezpieczone jakimś dziadostwem. Trochę to pościerałem, ale nie ma tam rdzy na tym. Także nie jest źle. Dobra, no to nic. Tyle na dziś. I kończę spawanie tej spawki od góry. Połapię ją jeszcze, bo w sumie to nie za wiele spawałem. A w sumie o to spawanie przecież chodzi, żeby sobie troszkę pospawać. No i kolejny, tym razem dzień, bo mamy sobotę rano. Nie nagrywałem ostatnich kilka wieczorów. Jakoś niewiele się działo. No, a dzisiaj pokażę, co tu się, co zrobiłem i co zamierzam zrobić dalej. Więc tak, tutaj przyspawałem tą blachę. Zresztą to chyba było na poprzednim filmie, bo nie udało mi się zrobić po prostu całości z jednego kawałka, więc przyspawałem ten krótki kawałek. I on, jego tutaj kawałek widać. Teraz dorzeźbiłem tą górną część i to jest praktycznie dopasowane. Może nie jakoś tam super idealnie, ale jest w miarę. I teraz tak, teraz przypasowuję sobie to tutaj. Tutaj sobie odrysuję, w tym miejscu sobie odrysuję linię. Tak jak po prostu pójdzie, tak jak pójdzie ta blacha. No i odetnę ten kawałek, ten, który zostanie. Ja to wkręcę. Także to trzeba będzie z powrotem wyciąć, bo nie widzę sensu, żeby to jednak tu zostawało. Zwłaszcza, że z drugiej strony też tego nie ma, więc to pójdzie out. Szkoda tylko, że tak mocno to spawałem, no ale trudno. Więc to zostanie tylko ten odcinek, który będzie łącznikiem razem z tą blachą. Więc ta blacha będzie pospawana razem z tą. Tutaj na tym skosie. A tu ją pospawam. Tą przypnę tutaj. I tak to powinno być. Mam nadzieję, że będzie dobrze. No dobra, to działam dalej. No i kolejny wieczór, a właściwie to wieczór tej samej soboty. No i co się udało? Krótkie podsumowanie. Chociaż właściwie to jeszcze pracy nie skończyłem, ale już krótkie podsumowanie chciałbym zrobić. Więc tak wygląda łatka, którą miałem dzisiaj rano plan wstawić. Tutaj jest ta część wycięta. Więc ten trójkącik tylko został. Tu jest w ogóle pierwsza łatka. To jest ten trójkącik, który był aż dotąd. I tutaj został wycięty. I ta łatka została przypasowana. Tak wygląda od tej strony. O, może trochę przyświecę, bo już kiepsko widać. No, tutaj jest ten trójkąt i to łączenie. Całkiem fajnie to wyszło. No i tutaj ta duża łatka dochodzi do końca. Podobnie jak z drugiej strony, tutaj wyciąłem tą część. No i tutaj też spasowanie całkiem fajnie wyszło. Wiem, że to może nie wygląda jakoś super pięknie, no ale wydaje mi się, że jest ok, biorąc pod uwagę moje doświadczenie w temacie. No i tyle z tej strony. Natomiast pracowałem jeszcze tutaj i to jest też owoc dzisiejszej pracy, czyli czyściłem to
to czarne gówno, tą konserwację wyczyściłem. Dobrze, że mam małe dłonie, trochę jak ginekolog, więc dałem radę tutaj wszędzie dojść i śrubokrętem wydrapać i papierem ściernym po prostu ręką wydrapać tą czarną maść z tyłu. I tam też pojawiły się ogniska rdzy, więc tą rdzę też wyczyściłem. No i za chwilę na tyle, ile się dało, no bo to wszystko trzeba było ręcznie trzeć po prostu papierem. Tutaj przy kielichu też trochę rdzy było, też to wyczyściłem. No i dzisiaj też będę chciał zaimpregnować i pomalować podkładem epoksydowym. Przede wszystkim tutaj, żeby przygotować to też na poniedziałek już do spawania, albo na przyszły tydzień, może tak powiedzmy, bo w poniedziałek może się nie udać to jeszcze spawać. No, także cały ten tutaj element, ta strona jest wyczyszczona i zaraz ją jeszcze psiknę tym sprayem do rdzy. I jak to szczernieje, no to później zaraz zrobię też ten podkład epoksydowy i tym podkładem to będę chciał pomalować razem z podłogą w środku. No i tutaj jeszcze raz te elementy spawane. Jeszcze raz będę chciał to zabezpieczyć i tak samo tą łatkę od wewnętrznej strony, która mi nie do końca to malowanie wyszło, więc musiałem zdrapać i jeszcze raz trzeba będzie to pomalować. No i tutaj wyczyściłem jeszcze całą tą stronę. No i tu jest całkiem spoko. Nie było rdzy za bardzo, ale tutaj na tych łączeniach też, no w niektórych miejscach trochę rdzy było. Na łączeniach wydrapałem tą taką maść. A później jak już to będzie pomalowane i zabezpieczone, to no to też tym takim kitem pouszczelniam to wszystko, te łączenia blach przede wszystkim. No i te wszystkie dziury, które się tutaj pojawiły, nie są powyłaziły i są wiadomo niedospawane. Także trochę tych dziur będzie trzeba pouszczelniać. Dobra, no to nic, to łapię za farbę w takim razie. No i jeszcze finalne podsumowanie dzisiejszego dnia. Udało się jeszcze pomalować, nałożyć pierwszą warstwę epoksydu na tą stronę. Na razie nie malowałem jeszcze tej łatki. Zostawiłem na wypadek, gdybym chciał ją jeszcze delikatnie podspawać. No, jej się w sumie nic nie stanie. No, a reszta była dzisiaj czyszczona, więc chciałem to zaimpregnować już, żeby jakaś ruda szmata się nie pojawiła przez weekend. Na razie jeszcze tutaj za tym kielichem jeszcze tam nie malowałem, bo tam dosyć mocno zapsikałem tym do rdzy. To się nazywa neutralizator rdzy, więc to na razie zostawiłem, żeby sobie to odparowało, bo dosyć gęsto tego jest nałożone, a w innych miejscach było tego mniej, więc szybko odparowało i można było pomalować. No i co? Jeszcze pomalowałem tą wewnętrzną łatkę raz i tą drugą, którą będę spawał, też pomalowałem. No i trochę podłogę w środku, ale to już mi się nawet nie chce tam zaglądać. No i tyle. Trzeba się pakować pomału do łóżka. Jeszcze tu jakieś małe sprzątanie i wystarczy, ale sobota myślę, że dosyć udana, jeśli chodzi o robotę. No, po 9, więc wystarczy. 12 godzin w sumie intensywnej pracy dzisiaj było. Oby tak dalej. To się będzie robota posuwać. No i kolejny wieczór, a właściwie to kilka wieczorów później, tak mniej więcej ze 4. No i nagrywam ten film, żeby pokazać, co przez te 4 się wydarzyło.
Ja też krótką przerwę, bo trochę sobie pochorowałem i musiałem się wyleczyć i dojść do siebie, więc nie było mowy o jakiejś robocie, ale już jest w miarę ok, więc sobie dalej dłubię. Nagrywam, ponieważ będę na tą stronę już za chwilę kładł warstwę epoksydową i chcę jeszcze też pokazać, jak to wygląda przed, bo tutaj to przez te kilka wieczorów ostatnich czyściłem. Teraz położyłem R-stopa drugi raz, wczoraj pierwszy raz, dzisiaj drugi. Tutaj trochę to poczyściłem, no może mozolna robota, bo te rurki wszystkie tutaj były totalnie zardzewiałe. Teraz wygląda to troszkę lepiej, chociaż też oczywiście jest na nich rdza, ale już nie mam siły tego szczotą dalej szorować. I co tutaj jeszcze? Tutaj są jakieś nowe wycinanki, tu powycinałem coś górną warstwę blachy, tą tylko tak odgiąłem, żeby tam można było dojść, bo tam też siedziała rdza, więc to się posypało, ale też na razie tego nie widzę sensu, żeby to wycinać, zresztą tutaj to dojście też jest nieco ciekawe do tego, więc tylko to odgiąłem, zaimpregnuję, zamaluję, potem zastukam uszczelnię i myślę, że to wystarczy. Tutaj jest całkiem ok. Aha, no i tutaj ten profil od spodu też czyściłem. No tam też ogniska rdzy. Też ciężkie dojście, tam tylko łapa i szczotka i papier ścierny od spodu. Więc teraz wjechał R-stop. Przemalowałem to dwa razy od spodu. No i jeszcze teraz epoksydem pomaluję i może to jakiś czas będzie. No i tak samo ta strona, to jest jeszcze, to już zaszło trochę rdzą, ta nowa blacha, trzeba to będzie przeczyścić, ale na razie jeszcze się za to nie biorę. Tutaj tylko delikatnie to przeczyściłem i też wjechał R-stop, ale ta strona to jest kolejny etap, więc nie chcę też przesadzać. Zrobię tą, to będę się brał za kolejną. No, także tutaj cała ta strona już jest przeleciana tym R-stopem. No dlaczego R-stop? Ano dlatego, że ten R-stop można dawać na nieskorodowaną blachę, nie trzeba tego potem drapać. Więc taka jest różnica między R-stopem a jakimś innym środkiem do rdzy. Na przykład mam ten właśnie w sprayu czarny, no to on ma ten minus, że on wiąże się z rdzą, ale już z taką blachą niezardzewiałą, no to zostaje taka powłoka i trzeba ją potem przed jakimś następną warstwą, przed malowaniem zdrapać, więc dlatego tutaj poszedł pędzelek i sobie to pomalowałem R-stopem, także obędzie się bez drapania. No i tutaj ten cały bok myślę pomalować teraz epoksydem, podkładem epoksydowym, tym dokładnie, który jest tutaj. No i tutaj też pojedzie kolejna warstwa, bo też trzeba będzie pomału kończyć i spawać tą dziurkę. Kurczę, gdzie w ogóle jest ta blacha stąd? To jest dobre pytanie. A, dobra, ona jest tam, bo jest pomalowana też, ok, jest, nie zgubiła się. No, a tutaj to by pasowało. Fajnie wypiaskować, bo tutaj nie ma w ogóle wejścia do tego, więc to już zostawiam ten dół na inne czasy i tutaj to można dopiero będzie się pobawić, jak będzie okazja i jakieś dojście do piaskowania. No, także tylko górę sobie robię. No, dobra, no to tyle. Myślę, że to wszystko będzie widać, jak to wygląda przed malowaniem. No i kolejne kilka wieczorów później. Nie nagrywam teraz co wieczór, bo szkoda mi trochę energii. I co tu się ostatnio udało zrobić? No więc tak, nałożyłem kolejne warstwy. Przeczyściłem jeszcze tego nowola czerwonego, bo w niektórych miejscach złaził, jego w tamtym roku położyłem,
Więc go przeczyściłem. Przeczyściłem tutaj od spodu ten profil na tyle, ile byłem w stanie. No i pomalowałem to kilka razy, dwa razy. Pomalowałem na razie tym epoksydem. W miarę się to wszystko jakoś trzyma. Tutaj już też tą łatkę pomalowałem, ale jeszcze będę chciał ją zaraz pewnie pomalować, przynajmniej przed zaspawaniem. No i co jeszcze? No i właśnie jestem w trakcie spawania, czyli w tym miejscu tutaj już jest położona farba nawierzchniowa, poliuretan. I teraz tak, i tutaj też było pomalowane, natomiast to wszystko ładnie sobie pozdrapywałem, żeby było się do czego przykleić. Mam przygotowaną łatkę, też już jest pomalowana poliuretanem od wewnętrznej strony. I no i będę ją zaraz tutaj wspawywał, ona jest mniej więcej dopasowana, trzeba ją będzie trochę podgiąć od góry. Z tej strony, od tej strony zewnętrznej ją przeleciałem papierem i wyczyściłem z tej farby, która poprzełaziła przy malowaniu. No i tutaj też przyczyściłem to trochę papierem, żeby to się chciało lepić. No i zobaczymy, jak to się będzie zaraz spawać. Także połapię ją, podginam i, no i plan jest, żeby to dzisiaj tą matkę wspawać. I zobaczymy, co dalej. No a tak poza tym to jeszcze trochę z tyłu tam też pracowałem, ale to w następnym filmie może pokażę, bo chciałbym się skupić teraz na tej łatce. Dobra, no to działam. Ostatnie zdjęcia jeszcze z dziurą, mam nadzieję. Tak to wygląda. Tutaj ta spawka wewnętrzna. I z drugiej strony też tu jest, już też to lekko przetarłem te krawędzie. Teraz ciemno, więc nie ma lampy, nie widać, ale dokładnie tak zrobiłem, bo od góry też pewnie będę musiał troszeczkę połapać spawareczką. No dobra, no to jadę z koksem. No i działałem sobie z tym spawaniem. Zrobiłem sobie małą przerwę. Pomyślałem, że nagram film i się pochwalę, bo faktycznie jestem zadowolony z tego, co udało mi się tutaj wyrzeźbić. Proszę zobaczyć, jak udało mi się zgrać te blachy. Tutaj, tu jeszcze muszę dobić, ale generalnie... Kurde, ale to mruga. Ale generalnie to naprawdę, no jestem z siebie dumny. Proszę bardzo, jak to wygląda od góry. No, ja wiem, że dla zawodowego blacharza to pewnie by była pestka, ale dla mnie to było duże wyzwanie. Zgrać te blachy, no i tutaj tą łatkę wyrzeźbić, gdzie ona jest tak powyginana tu w każdą możliwą stronę. Tutaj troszeczkę mi wyszła dziura, ale może jak to od góry, może jak to jeszcze dognę, to może się to trochę zejdzie. Tutaj troszeczkę za dużo szpara, ale no generalnie jest całkiem okej. Także muszę przyznać, że jestem z siebie dumny. Tutaj dognę jeszcze, spróbuję dogiąć tą blachę samochodu i może to się troszeczkę zejdzie, może się to uda jeszcze tutaj złapać. No ale te blachy tutaj się jeszcze podegnie, tutaj już można spawać, tu jest praktycznie na zero. No i tutaj ten blue, no to już wiadomo. Także no kurczę, fajnie, że tak to wyszło, bo no ta łatka to nie była bułka z masłem, tylko naprawdę ciężki przypadek dla mnie i jakoś się to udało fajnie połapać. Także super, jestem zadowolony z tej roboty. No i kilka wieczorów później, co tu się udało zrobić? Nawet nie wiem, ile tych wieczorów minęło. No to po kolei, co robię aktualnie. Tutaj jeszcze powypadały dziury, nie wiem, czy to już kręciłem. Tutaj powypadały malutkie dziury, więc to musiałem powycinać i powspawywać małe łatki. A aktualnie po tych łatkach pomalowałem to podkładem epoksydowym i teraz jestem na etapie zakładania takich gum na wszystkich łączeniach i tam, gdzie może wchodzić wilgoć.
No i ta guma całkiem fajnie się sprawuje, fajnie się tym pracuje, tylko trzeba mieć dobry pistolet. Ja mam taki za 10 zł z marketu i trochę mnie denerwuje, ale takim za 15 pewnie już można fajnie sobie działać. No i tutaj pod spodem też widać, że wszędzie tutaj poszła ta guma, na wszystkich łączeniach, wszędzie gdzie były spawy, widać właściwie gdzie były spawy. Tutaj jest na przykład duża łatka i ona jest dookoła obciągnięta tą gumą. I gdzie? Tutaj mamy kolejną łatkę i tutaj też jest dookoła guma, tu jest guma od spodu. Tutaj na tych spawach, gdzie to było wszystko łączone. Więc pozostały też różne takie miejsca, gdzie były, gdzie nie było łatki, gdzie się nie udało jej dociąć, albo był jakiś problem z tym, więc te wszystkie właśnie takie dziury pozatykałem tą gumą z pistoletu. Najpierw ją podgrzałem i potem ją tak ponakładałem w te wszystkie łączenia. No i to fajnie robi robotę. Ona po stwardnieniu robi się taka elastyczna, twarda dosyć. Także no i tutaj w sumie też starałem się wszędzie dojść. Wszędzie tutaj też mam spawy, ten trójkąt, czyli tutaj ten podwójny spaw. I co my tu mamy? No tu jest druga strona. Tak to wygląda. Jest to zapaprane, może to nie wygląda jakoś super ekstra. Tutaj gdzie była rdza, to też jest blacha podginana do góry. Wcześniej tam trochę ona była po tym podkładzie, jeszcze tam wstrzyknąłem takiego fluida, żeby tam sobie siedział. No i na to dałem tą gumę. No i tu jest jeszcze ta wewnętrzna jedna łatka, dookoła której też poszła guma, żeby ją pozatykać, no bo te wszystkie spawy one nie były idealnie połączone, więc trzeba było po prostu te wszystkie przerwy uszczelnić, żeby tam się rdza nie dostawała. No i tu mi została jeszcze jedna spawka do spawania, no ale tutaj pomalutku już zmierzam w tą stronę. No i też już zacząłem impregnować to takim fluidem, o tutaj go widać, takim żółtym fluidem. On już sobie trochę tam siedzi. Tu nawet pistolet czeka właśnie na kolejną porcję, bo się będzie zaraz podgrzewał do wyższej temperatury, żeby się nim lepiej pracowało. Jak się go podgrzeje, to się robi taki bardziej płynny i wtedy fajnie wchodzi we wszystkie dziury. No i co? Tutaj zawieszenie trochę popaprałem, pomalowałem, wcześniej je trochę wyczyściłem, ale to wiadomo, bez ściągnięcia tego czy bez piaskowania to jest rzeźba. Ale mimo wszystko trochę na każdą stronę jeden dzień poświęciłem, żeby to wyczyścić. Tutaj papierkiem, łapkami gdzieś tam podchodzić. Tu koło tych amorów, szczota. No i trochę tam udało się z tą rdzą powalczyć. Na to nałożyłem epoksyd i jeszcze na pewno zraz pójdzie epoksyd. A na to wszystko jeszcze nie wiem co pójdzie, ale tutaj na górę na pewno pójdzie poliuretan, a na poliuretan pójdzie jeszcze coś miękkiego. Także jeszcze troszkę tych podkładów i różnych środków się tutaj nałoży. No także tego epoksydu jest jeszcze za mało, bo już malowane z pędzla ze 3 razy pewnie, ale epoksydem trochę rozcieńczonym, więc to jest jeszcze za cienka warstwa. No i druga strona. Tak wygląda. Tutaj widać tą łatkę też od środka. Też jest tą gumą zapaprane. To nie ma wyglądać, tylko ma po prostu działać dobrze. Więc się nie przejmuję, że to nie wygląda jakoś pięknie. Ważne, żeby to było szczelne i żeby tu się po prostu nie dostawała ruda franca. Także wszędzie, we wszystkich łączeniach daję tą gumę, bo wydaje mi się, że to jest całkiem fajna sprawa, żeby to tak zabezpieczyć. No i to wszystko za chwilę też, jak to sobie wystygnie, przymaluję podkładem epoksydowym jeszcze raz, te 2-3 razy może, takim rozcieńczonym. Także na tą gumę jeszcze pójdzie epoksyd, więc on go na pewno jeszcze wzmocni. No a tutaj jeszcze nie skończyłem, też trzeba będzie
te miejsca troszeczkę przejechać tą gumą, no i też tym fluidem. No dobra, to tyle chyba na ten odcinek. Pokazuję, ale już pomału widać zmiany i już niedługo mam nadzieję, że będę się zabierał za składanie tego przodu. No, także z ciekawostek to wjechały te pistolety z nowości. No, tutaj wjechał taki filtr do ściągania wody, bo wiadomo, że w kompresorze jest masa wody. Kompresor mam malutki, więc słabiutki. No a tu jest ten fluid, którym pracuję obecnie, to jest ten NAS. On to nie jest najbardziej, on najgrubszą powłokę nie zostawia, ale już taką dosyć mocno grubą. Więc coś takiego, taki przemysłowy środek. No i tutaj będę za chwilę podgrzewał go do wyższej temperatury, właśnie mi się woda gotuje. No i będę działał dalej. No to tyle. No i krótkie podsumowanie dzisiejszego łatania. No i co tu się udało? Więc powiększyłem tą dziurkę. Teraz już jest naprawdę słusznych rozmiarów. Ale tak jak właśnie przypuszczałem, zrobienie łatki, przynajmniej szablonu, było dużo prostsze niż po prostu wycinanie takich kształtów jakichś w ogóle kosmicznych, więc ten szablon udało mi się tu w sumie w pół godziny, kurczę, dopasować. Całkiem fajnie leży, to akurat wchodzi tam, u góry trochę trzeba podgiąć i naprawdę, o, nawet lewą ręką jestem w stanie założyć ten szablon. No tutaj on jest troszeczkę będzie podgięty, także no, szybko poszło. Przynajmniej ze zrobieniem tego szablonu. Linie proste. W sumie tutaj tylko będzie trochę przeginania tej blaszki, ale myślę, że nie powinno być tak tragicznie, jak to wyglądało na początku. No, ale tutaj jeszcze przy okazji znalazłem taką trochę lipę. Tu w ogóle była dosyć mocno zardzewiała blacha, o tu w tym miejscu. I musiałem to wszystko powycinać i tutaj z tym trochę miałem rzeźby. No i co? Potem tutaj podginałem ten element. No i po, żeby mieć trochę frajdy na koniec, to sobie to poheftowałem tutaj. Już nie szlifuję tego, bo jest prawie 10, więc nie chcę drażnić sąsiadów. No ale troszeczkę, no i też spawy trochę tutaj poprawiłem, żeby mieć trochę frajdy. Więc było fajnie. No i tutaj też znalazłem jeszcze miejsca, gdzie troszeczkę sobie poheftowałem. Także fajnie. No i jutro wytnę tą blachę. Mam nadzieję, że uda mi się ją fajnie dopasować i może nawet przyspawać. Wszystko zależy od tego, o której uda mi się wystartować. No bo dzisiaj znowu też dosyć późno ruszyłem. No ale spoko, do przodu. Także cieszę się, że wszystko fajnie idzie. Wiadomo, tutaj zostawiam już te dziury, już tego nie zalepiam, bo i tak na to jeszcze znajdzie tutaj to, nie, tą tekturkę jeszcze tutaj założę. Także nie ma sensu, żeby to nagrzewać od środka, to już, znaczy od tej strony pewnie też wezmę jutro i to najpierw pouszczeniam, zaimpregnuję, póki jest dobre dojście, zakonserwuję to różnymi cudami i dopiero potem przyspawam to, chociaż myślę, że nawet po przyspawaniu od tej strony, no trochę tam się jakoś uda dojść do tamtej blachy, ale wiadomo, że nie tak dobrze jak teraz, także trzeba wykorzystać teraz ten moment. Aha, tu jeszcze widzę, że też jest taka dziura. Czy to jest dziura, no? Dziura, wiadomo, dziura. Ale co tu można zrobić? Coś tam wszczyknę jakiegoś pełzającego i tyle, no bo tutaj żadnego dojścia nie ma. Tu się schodzą dwie blachy, więc po prostu trochę konserwacji tam się da i tyle.
No a do tej blachy jutro będę spawał tą drugą, która pójdzie tutaj, no nie? W ten sposób. No dobra, to tyle. Tyle na dzisiaj.